Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na gameplay, w którym pokażę wam pierwszy oficjalny dodatek DLC do gry Dying Light. Dodatek nazywa się Cuisine and Cargo. Zawiera on w sobie dwie misje. Jedną z nich zobaczycie właśnie dzisiaj. Najpierw będę musiał dostać się do tego miejsca, gdzie będzie odbywać się misja. Tylko w tej chwili troszeczkę jeszcze jestem goniony przez graję mutantów, czy tych takich świeżo przemienionych zombie. Są dość niebezpieczni na tym etapie gry, już atakują naprawdę chodami. Okej. Tak więc włączamy zadania. Szukamy sobie zadania z DLC. Tunel Świętego Roku. Zaznaczamy go na mapie. I moi drodzy, musimy podążać. No, bardzo daleko, praktycznie druga część miasta. Opóźnienia. Ale nie ma problemu. Jakieś 640 metrów, dobrze. Dolecimy. Problem w tym, że niedługo nadejdzie noc, tak więc muszę się troszkę pospieszyć. Okej. Lecimy tutaj. Dobrze. Już jestem troszkę bliżej. 400 metrów. Teraz pobiegniemy sobie tędy i... Dobrze, myślę, że musimy iść górą, tak czy tak. Bo musimy dojść do tunelu, który już wcześniej zwiedzałem w grze. Powiem wam, że całą fabułę już przeszedłem. Zajęło to jakieś 30 parę godzin gry. I pomimo, że grało się naprawdę fajnie. Natomiast teraz chcę sobie zrobić jeszcze te misje poboczne, których w grze jest naprawdę sporo, a dwie wchodzą też w skład nowego DLC. Okej, narobimy hałasu. Całkiem nieźle. Okej, tam jest mój cel. No dobrze. Będę musiał sobie zejść na dół. I zrobimy to chyba w sposób hardkorowy. Okej. Dobra, jakoś nam idzie. Chyba muszę wskoczyć na górę. Dobra, tędy możemy sobie przejść jak najbardziej. Mam nadzieję, że zdążę przed nocnymi łowcami. A może i nie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj w tym tunelu zaczyna się nasza misja, nasze DLC. Tu mamy wejście. Proszę bardzo, wchodzimy. I zobaczcie, trudność misji określona jest tutaj na trudną, a w nagrodę otrzymamy 7500 punktów doświadczenia. Ok, przyjmujemy wyzwanie. Jak ta moja broń? No już troszkę słaba. No nieźle.
Widzę, że autorzy to już poszli po całości. I od początku mamy hardkorową walkę. Dobra. Musimy uciekać tutaj szybko. Jest tutaj tylu, że nie wiem, czy jestem w stanie ich pokonać wszystkich. Okej. Okej, już wiem, o co chodzi. Naprawić mnie w broń. Udało się chociaż naprawić broń. Okej, tutaj nie kontener. Może się uda. No dobrze, zrobiło się troszeczkę spokojnie, jak widzicie. Chociaż nie do końca. Okej, muszę jeszcze oczyścić gniazdo. Wow. Dobrze, jak widzicie, misja co prawda niezbyt długa, natomiast dość dynamiczna, można sobie tutaj spokojnie podbić statystyki. Jak widzicie, siła na zębiakach mi wzrosła prawie o kolejny poziom, tak więc bardzo fajnie. No dobrze, pozostaje tylko poszukać wyjścia.